Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie nadziewane piersi kurczaka karmelizowaną cebulą z dodatkiem sera i później będzie to na końcu zapieczone. A co do tego potrzebujemy, to już Wam mówię. U mnie są 4 piersi kurczaka, ser, jeden jest dojrzewający, drugi jest mozzarella, oczywiście obydwa starte na wiórki. Do tego mam cebulę, to są średnie cebule, 6 sztuk, 150 ml wina białego. Wino białe jest jakie? Wytrawne, o. To woda jest. To nie jest woda. 150 ml wina białego wytrawnego. Do tego 6 ząbków czosnku, trochę masła do smażenia, tymianek, czosnek, sos sojowy i pieprz. Zaczynajmy. Więc cebulę pokroimy sobie po prostu w piórka. Cebula pokrojona, czosnek tylko i już idziemy na maszynkę smażyć. Na rozgrzewającą się patelnię dodaję masło. Jak masło się roztopi, dodajemy cebulę i karmelizujemy. Po chwili dodajemy sól, tymianek, i dodajemy pieprz świeżo zmielony i nadal smażymy. Cały czas smażę. Cebulę dałem na teraz na największy palnik, żeby to trochę szybciej szło. Ta karmelizacja. Cebula już mi zmiękła. Dodaję sos sojowy. Od razu dodam też wino i czosnek. Smażymy dalej. Tak skarmelizowana cebula w zupełności mi wystarczy. Teraz ją sobie przełożę do naczynia, w którym będę zapiekał kurczaka. I zbiorę pierś. Robię w środku nacięcie. Robię taką kieszeń. Z zewnątrz posolę. Dodam pieprz. Do środka czosnek suszony. Mi się zrobiła tu mała dziurka, ale to nie szkodzi. Można zwykłą łaczką spiąć. Tymianek. Wkładam cebulę. Uciskam dobrze ser. I pospinam to wszystko wykałaczkami. Ja zawsze robię tak, że wykałaczki sobie policzę, żeby później tyle samo powyciągać, bo to różnie bywa. Okay. I tak będziemy za chwileczkę wszystkie smażyli. Tak wyglądają przygotowane, nadziane piersi z kurczaka. Idziemy teraz je smażyć na maszynkę. Rozgrzewamy z powrotem patelnię. I na tym tłuszczu, co pozostał po tej cebuli, na tym będziemy smażali piersi. Ok. Okay.
tutaj już mam przygotowane naczynie do zapiekania. Piekarnik rozgrzałem do 200 stopni. Ja to obsmażę tylko z dwóch stron i później przypiekę w piekarniku i to będzie wszystko. Ok, teraz będziemy smażyli na drugiej stronie. Ok, piersi mam zrumienione z każdej strony. Wyłączę gaz. One tutaj na środku jeszcze są surowe, ale one dojdą podczas pieczenia. Ja będę je zapiekał około 20 minut w 200 stopniach, to w zupełności wystarczy, bo są dość dobrze obsmażone z każdej strony. Tak wyglądają. Ja tylko po wierzchu posypię, troszeczkę sera nasypię, to co mi zostało. I dodam jeszcze odrobinę masła. I to wkładam do piekarnika na 200 stopni na jakieś 20 minut. W zależności, wiadomo, jak duże te piersi mieliście, jak długo je obsmażaliście, no ten czas może się zmienić. U mnie 20 minut, 200 stopni. Tak wygląda nasze danie. Ja teraz sobie wezmę jedną pierś, kurczaczka, nałożę do tego trochę cebulki jeszcze. Tak prezentuje się na talerzu. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Proszę zobaczyć. Ser się ciągnie jeszcze. Tu mamy ser, tu mamy cebulkę. W smaku naprawdę super, fajnie czuć delikatną nutę wina z tym jankiem, z tą karmelizowaną cebulą i serem. No po prostu super danie, w sumie bardzo proste, nie ma tu wiele nawet składników, ale naprawdę jest dobre. Coś naprawdę pysznego. Polecam sobie zrobić, bo naprawdę jest to wspaniała rzecz, bardzo prosta do przygotowania. Ja Was serdecznie pozdrawiam, komentujcie, cały czas zawołuję do komentarzy, więc komentujcie moje filmy i do zobaczenia.